Projektując materiały internetowe, w pierwszej kolejności należy pamiętać o wyborze odpowiedniego formatu. I tutaj Corel, co prawda na samym końcu, bo tu wcześniej mamy formaty drukowe, internetowe mobile, ale na końcu Korel podpowiada nam również formaty postów na social media. Taki najbardziej uniwersalny wydaje mi się format kwadratowy posta na Instagrama, który również może być wykorzystywany na Facebooku. Wyświetla się ładnie, zarówno na komputerze, jak i na telefonie komórkowym, i często właśnie wykorzystywany jest w reklamie. Dlatego wybieram sobie tutaj post na Instagrama. Po prawej wyświetlają mi się już opcje. Wpiszę sobie nazwę, na przykład. Korel, Insta, reklama. Oczywiście RGB. Tutaj jest ta różnica właśnie formaty drukowe, zaznaczamy cmek, natomiast formaty internetowe RGB. Szerokość wyświetla nam się w pikselach, ponieważ właśnie projektujemy do internetu. I rozdzielczość 96, może wydawać nam się ta rozdzielczość mała, ale właśnie do materiałów internetowych ta rozdzielczość powinna być mała, żeby wszystko się sprawnie, szybko otwierało i ładowało, również właśnie w mediach społecznościowych. 96 to jest nawet dosyć duża rozdzielczość, ponieważ taka standardowa to jest 72%. DPI, no ale korel tutaj mi podpowiedział to 96, więc przy tym zostanę. Mamy również ustawienia zaawansowane i tutaj warto sprawdzić, czy mamy profil SRGB, ponieważ profil SRGB to jest ten najbardziej uniwersalny, chodzi o to, żeby kolory, jakie zaprojektujemy, wyświetlały się tak samo na różnych monitorach, różnych ekranach i w różnych. Przeglądarkach to potrzebujemy właśnie tego małego S przed RGB. I jeżeli wszystko mamy właśnie w ten sposób już powybierane, to możemy wcisnąć sobie OK.